Widziałyście to? Jak ona to zrobiła? Ona to zrobiła. Znowu to zrobiła. Jak ona ma takie, a my mamy takie... Wiecie, dziewczyny, z powodu dziewczyn takich jak Diana, nasi chłopcy patrzą tam, gdzie nie powinni patrzeć. Fajnie. My też byśmy tak chciały. Nie no, Żenia, patrz na Stelle. Klei się do Kewa jak guma do włosów. Tak, i przestała się z nami spotykać. Mój kochany, moje maleństwo. Stella, nie nazywaj mnie maleństwem. Kev, będę cię nazywać tak jak chcę. Moglibyście proszę przestać się przede mną przytulać? Nie chcę was oglądać przytulających się. Kev, prosiłem cię, nie przytulajcie się przede mną. Kev, tak dobrze wyglądasz, jesteś taki fajny. Dima, to nie moja wina, że ty jesteś singlem. Czy wy myślicie, że ja wam zazdroszczę? Nie zazdroszczę. Nie lubię oglądać, jak ludzie się przytulają i tyle. Tamci też się ciągle tulą. Patryk, a znasz taką piosenkę? Mam już 18 lat, całuj mnie gdzie chcesz. Ale nie masz 18. No dobra, Patryk, niedługo będę miała. Gigi, Dima się na nas patrzy. Właściwie to się na nas gapi. On jest po prostu zazdrosny. Siemanko wszystkim. Cześć, chłopaki. Czy ktoś już wam mówił, że dobrze wyglądacie w tych kaskach? Nie, no wyglądamy naprawdę fajnie. Chłopaki, możemy wam to mówić każdego dnia. A nie chcecie nas zaprosić do kina w ten weekend? No, możemy iść do kina. Zjemy lody. Naprawdę sądzicie, że jesteśmy tacy fajni? Tak, jesteście. Karina, ten w niebieskim kasku jest mój. A Artem w czerwonym kasku będzie mój. Jest spoko. Zobacz, jak kolorowe podrywają chłopaków. To szaleństwo. Wszyscy tutaj chcą się całować. Stella, czemu tu nie przyjdziesz? Mamy teraz trening. Stella, zostaw Kewa, proszę. Dobrze, słodziaczku, mam teraz trening. Nie nazywaj mnie słodziaczkiem. Dobrze, kochanie, pa. Stella, co ty wyprawiasz? Cześć, dziewczyny. Cześć, Diana. Diana, powiedz proszę, czemu się spóźniłaś? Mamy dzisiaj trening, czekałyśmy na ciebie. Nad, różne rzeczy się zdarzają. Diana, zobacz na Stellę, ona oszalała, ciągle myśli o Kevie. Dziewczyny, szczerze mówiąc, nie mam teraz czasu na Stellę. A wy ćwiczcie dzisiaj beze mnie, ja będę w garderobie. Nie no, widziałaś to? Co to było? Co z Dianą? Stella, mamy trening. No dobra, dziewczyny. Kev, niedobrze mi przez ciebie. Teraz to nie, ale jak byłeś zakochany w Dianie, to było okej. Nadal jestem zakochany, Kev. Widziałeś, jak pięknie wyglądała, jak przyszła? Mimo, że była smutna, pewnie dlatego, że zerwaliśmy. Mój związek ze Stellą jest idealny. Też powinieneś znaleźć sobie dziewczynę, żeby było tak idealnie jak ze mną i Stellą. Nie potrzebuję dziewczyny jak Stella, żeby mnie nazywała słodziaczkiem. Chłopaki, zapłacicie za nas w kawiarni? Nie, każdy sam za siebie płaci. Jesteśmy fajni, więcej nie płacimy. Co? To trzymajcie swoje kije. Dopiero co znaleźliśmy fajne dziewczyny, a już ich nie mamy. Nie mam zamiaru płacić tym fajnym dziewczynom. Mama daje mi za mało kieszonkowego. To poszukajmy i znajdźmy bardziej nieśmiałe dziewczyny. Chodźmy. No i jak, Leila, zdecydowałaś się? Co zamawiasz? Tak, Ais, jestem gotowa. Poproszę makaron carbonara z truflami. Leila, oszalałaś? Jaka carbonara? Jakie trufle? To szkolna kafejka. Mamy burgery, hot dogi i kawę. Poważnie, Ais? Taka elegancka kawiarnia w tak eleganckiej szkole nie ma carbonary z truflami? Napiszę o tym artykuł. Ja nie jem hot dogów, hamburgerów, ani pizzy. Leila, nie pisz nic. Mam olej truflowy, będzie smakował jak trufle. Dobra robota, Ais. Pospiesz się, to nic nie napiszę. Oczywiście. Za dużo czytał tych trendy rzeczy. Jakie trufle? Nauczycielu Mike, puść mnie, nie możesz tego zrobić. Nie wolno się tak zachowywać w szkole. Pamiętaj, że jesteś w szkole. W szkole! A ty jesteś nauczycielem, nauczycielem! Musisz mnie uczyć, jak być dobrym uczniem! Nie no, teraz to mnie zezłościłaś. Jeszcze nie miałem takiego ucznia. Leila, szukałem cię. Oh my god, nawet nie mogę zjeść. Nauczycielu Mike, słucham. Leila, wyznaczam cię do opiekowania się trudnymi uczniami. Tutaj pierwszy, Jana. Nauczycielu Mike, poważnie? I co ja mam z nią zrobić? Po pierwsze, zanieś ją do dyrektora, mam jej dość. Nie, nauczycielu Mike, nie chcę do dyrektora. Puszczaj mnie. O Boże, no i kolejny problem. Dobra, nauczycielu Mike, zajmę się nią. Jana, przestań krzyczeć, jesteś w kawiarni, a nie w lesie. Dzięki, Leila. Jana, masz robić to, co ona mówi. Jana, też chcesz karbonary z truflami? Co się stało? Ja chcę chłodną wodę.
Jana, co z tobą? Zachowujesz się jak histeryczka. Co znowu zrobiłaś? Ustawiłam kamery w toalecie. Co? Czemu? Chciałam się dowiedzieć, kto nie podnosi deski toalety. I co, dowiedziałaś się? To nauczyciel Mike. Teraz już rozumiem, dlaczego był na ciebie taki zły. To co, nie zabierzesz mnie do dyrektora? Przykro mi, Jana, muszę. Laila, a może się dogadamy? Jana, najpierw sobie zjem, a potem to przemyślimy, dobra? Jasne, jasne. Ajs, szybko przynieś jedzenie dla Laili. Prawie gotowe. Carbonara z olejem truflowym, ale ta Laila wymyśla. Nie no, to nie w porządku. Smajlik powiedział mi, że jestem płaska. Że jestem płaska jak deska. Jestem? Nie no, przecież jest okej. Czy powinnam mieć tu arbuzy? Mam dopiero 16 lat. Przecież jeszcze urosną. Diano, przestań się okłamywać. Jesteś naprawdę płaska. I co mam teraz zrobić? Smajlik mnie pewnie zostawi z tego powodu. To była podpowiedź. Okej. Dzisiaj mam zły dzień z powodu Smajla. Nie będę ćwiczyć, ani się uczyć. W-I-G-R-A-N-A. Wygrana! Niech to dziewczyna nie jest dobrze bez Diany. Nie idzie nam dobrze. Nad, ona ma problemy. Czemu rozmawiamy o problemach Diany? Mój związek jest naprawdę cudowny. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Jesteśmy z Dianą w zespole. A problemy Diany to nasze problemy. No dobra, dobra, ćwiczmy dalej. W-I-G-R-A-N-A. Wygrana! Króliczki są najlepsze. Króliczki są fajne. Króliczki zwyciężają. Słuchajcie wy, najlepsze, opuśćcie siłownię. Teraz trenować będą te fajne cheerleaderki. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Posłuchajcie, żaby, mamy godzinny trening, a jesteśmy tutaj dopiero pół godziny. Tak, mamy jeszcze 30 minut. Idźcie sobie. Kitty, co robimy? Trenujmy. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. Żaby super, żaby klasa, A wygrana. Żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. Żaby rozwalą wszystkich na raz. Ja tak nie mogę. Musimy zawołać Dianę. Żaby są super, zrozumiałyście? A gdzie macie kapitana drużyny? Posłuchajcie, żaby, zaraz zadzwonimy do Diany i pożałujecie. Bo to tak właściwie siłownia króliczków. Wasza siłownia znajduje się na drugim piętrze. Na drugim piętrze śmierdzi, bo tam jest szatnia waszych koszykarzy. My będziemy tutaj ćwiczyć. Posłuchajcie, żaby, po pierwsze, koszykarze nie są nasi. Ja spotykam się z futbolistą. A ja z Timurem się rozstałam. No nic, jeszcze tutaj wrócimy. Lepiej nie wracajcie. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. Diana? Diana! Nie no, patrzcie na to. My mamy problem z żabami, a ona tutaj jest i słucha sobie muzyki. Dziewczyny, ona nas nie słyszy, jest skupiona na muzyce. Dobra, idę zobaczyć się z Kevem. Stella! Czekaj, podejdź tu. Diana, przykro nam, że odwracamy twoją uwagę od muzyki, ale mamy kłopoty. Dziewczyny, przestraszyłyście mnie. Żaby kazały nam opuścić siłownię, myślą, że są najfajniejsze. Diana, gdybyś była z nami, to by się to nie wydarzyło. Diana, proszę, chodźmy na siłownię i kontynuujmy trening. Są w naszej siłowni, w naszej. Dziewczyny, nie chcę dzisiaj ćwiczyć. Nie jestem w nastroju. Zrobimy to jutro. Widziałyście dzisiaj Smajla? Diana, dzisiaj Smajlik ma na drugą zmianę. Będzie za godzinę. Stop, Diana. Dlatego jesteś zdenerwowana? Dlatego nam się nie udało? Z powodu Smajla? Tak, dziewczyny. Nie chciałam wam mówić, ale myślę, że mój związek ze Smajlem wkrótce się skończy. On chce mnie zostawić. Ostrzegałam cię przed nim. Stella, to czemu nie zerwiesz ze swoim Kevem? Rozumiem, że on jest idealny. Nie ingeruj w relacje innych ludzi. Dziewczyny, zamknijcie się, proszę. Diana, ale czemu Smajlik chcecie zostawić? Dziewczyny, wiecie co Smajlik powiedział mi wczoraj? Że jestem płaska. Płaska! Czy to moja wina, że taka się urodziłam? A niech to, Smajlik jest taki arogancki. Czemu najpierw nie spojrzy na swój trądzik, zanim powie ci, że jesteś płaska? Wiecie, dziewczyny, on jest niefajny, rozumiem.
Ale ja jestem dziewczyną. Teraz mam koszmary o tym, że Smajlik mnie zostawia. Zostawia taką płaską deskę jak ja. Oh my god. Diana, w czym problem? Noś push-upy. Push-upy nie pomogą, Nat. Próbowałam. Diana, to czemu nie zrobisz operacji? Żenia, jak? Racja. Dziewczyny, czemu nie pomyślałam o tym wcześniej? A Smajlik nie będzie mnie już nazywał płaską deską. A mi, powiedzcie mi. O, Stella się nagle przebudziła. Dobra, Jana, więc odmawiasz spotkania z dyrektorem. Tak, odmawiam. Dobra, Jana, zróbmy to tak. Wepchnę cię do gabinetu dyrektora i nagram to na wideo. Nie! Posłuchaj do końca. Po prostu powiesz dyrektorowi, przepraszam, złe drzwi i wyjdziesz. Ja wyślę nauczycielowi Mike'owi film, na którym jesteś w gabinecie dyrektora, okej? No dobra. Tylko proszę, nie mów dyrektorowi, że zainstalowałaś kamery w toalecie, bo będziesz miała kłopoty. Dobra, Laila. Dawaj. Nie chcę. No i super, udało się. To nie tak, zostałam wrobiona. Musimy przeczytać to i to. Dobra, dziewczyny, to była dla mnie taka przyjemność. To było przyjemne dla nas wszystkich, wykopałyśmy króliczki. A widziałyście, chciały zawołać Dianę, ale Diana nie przyszła. No i co, że Dianę, po prostu się przestraszyła. Spójrz na te żaby, wydają się być takie fajne, ale tak naprawdę nie podobają się chłopakom. No tak, przynajmniej mróweczka uderza do nas. Dobra, dziewczyny, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak zdobyć serce chłopaka, waszej mróweczki, możecie mnie zapytać. A, widziałyście to? Jak ona to zrobiła? Ona to zrobiła. Znowu to zrobiła. Jak ona ma takie, a my mamy takie... Wiecie, dziewczyny, z powodu dziewczyn takich jak Diana, nasi chłopcy patrzą tam, gdzie nie powinni patrzeć. Fajnie. My też byśmy tak chciały. Witaj, nauczycielu Mike. Przepraszamy za spóźnienie. To się więcej nie powtórzy. Możemy wejść? Incydent z kamerami został rozwiązany. Winę ponosi Jana. Od kolejnej lekcji nie będzie tam kamer. Można normalnie używać toalety. My God. Nauczycielu Mike, chyba mamy inny incydent. Prawie się już zakochałem. Rany, Kev, co to jest? No co się stało? Nie miała ich, jak się przebieraliśmy. Co one tak wyrosły? Dobra, dziewczyny, siadajcie. Diana, a tobie co się stało? Może jakąś alergię? Tak, nauczycielu Mike, mam alergię na serowy popcorn. Nauczycielu Mike, pozwól mi ją zabrać do gabinetu dyrektora. Ona jest złym wzorem do naśladowania. Patrz na chłopaków, oni teraz nie są skupieni na lekcji. Laila, rozumiem, że twoje życie jest smutne. Bardzo trudno jest być płaską. Ale ja już nie jestem płaska, a tobie polecam wizytę u psychologa. Wiesz, nauczycielu Mike, nie mogę tego znieść. I ona nie jest na nic uczulona. Smajlik, a mogę ominąć dzisiaj trening? Czemu? No wiesz, Smajlik, mam dzisiaj randkę z dziewczyną. O, Max ma dziewczynę! To najpierw nam o niej opowiedz! No, Smajlik, ona jest bardzo ładna, wygląda jak modelka, ma super miłych rodziców i do tego gra na skrzypcach. Max, cieszymy się! Max, to ile wy się już znacie, że znasz jej rodziców? To będzie jakieś 2 tygodnie. No to co, mogę iść czy nie? Max, randki są mega ważne. Jak chcesz, to idź. Mały, nie zapominaj, że to ja tu decyduję. Max, cieszę się, że ci się udaje, ale nie możesz ominąć treningu. Spodziewałem się tego po tobie. Jesteś po prostu mega zazdrosny. Wiesz co, Diana? Przynosisz wstyd tej szkole. Wstyd! Laila, mogę cię na słowo? Tak, nauczycielu Mike. Wytrzyj tablicę i chcę z tobą porozmawiać. Diana, czego ona od ciebie chciała? Chciała się popisać, jest zazdrosna. Nauczycielu Mike, wytarłam tablicę, o co chodzi? Laila, szanuję cię jako dziennikarkę i uczennicę, ale proszę cię, trzymaj się z daleka od Diany. Nauczycielu Mike, ja też cię szanuję jako nauczyciela, ale nie potrzebuję twoich rad. Laila, nie zapominaj, że ja tutaj pracuję, a ty się tutaj uczysz, w jej szkole. Nauczycielu Mike, nie obchodzi mnie czyja to szkoła. Zawsze trzymam się swojego zdania. Muszę utrzymać dobre relacje z Dianą.
Wszystko przez tą Lailę, wszystko może zniszczyć. Chłopaki, cześć. Rozumiem, że macie trening i tak dalej, ale chcę, żeby Smajlik poświęcił chwilę i na mnie spojrzał, bo nie jestem taka jak kiedyś. Diana, idź bliżej. Pozwól mu zobaczyć. Smajlik, cześć. Pamiętasz, jak dzwoniłeś do mnie wczoraj? A tak, moja kochana? Nie, Smajlik, nie tak. Przypomnij sobie. Mały, co z Dianą? Czy ty to widziałeś? Widziałeś to? Smajlik, liczę do trzech. Pomyśl, albo się rozstaniemy. Chłopaki, pamiętacie, jak ją nazwałem? Tak, Smile, bardzo szybko zapomniałeś, jak nazwałeś Dianę. Ty nazwałeś Dianę deską. Nie wstyd ci? Co, Smile, zapomniałeś? Chwila, nie pamiętam, co wczoraj mówiłem. Powiedz, co powiedziałem. No, Diana, co niby powiedział? Oto, Smile, nowa ja. Następnym razem, gdy będziesz mnie wyzywać, lepiej się dobrze zastanów. Zrozumiałeś? Diana, czy ty to zrobiłaś, bo nazwałem cię deską? Naprawdę to zrobiłaś? Zrobiłaś to z tego powodu? Tak, Smile, zgadza się. I co, Smile, nie wstyd ci? Diana, ale ja tylko żartowałem. Ale jeśli ty to wzięłaś do siebie na serio, to my chyba musimy zerwać. Smile, a ty co, zwariowałeś? Smile, nie rozumiem cię. Wczoraj nazwałeś mnie deską, dzisiaj już nie jestem deską i nadal ci się nie podobam. Zdecyduj się. Diana, ale to było na żarty. Ty nazwałaś mnie pryszczatem, a ja nazwałem ciebie deską. Co, Smile, jak to żart? To nie jestem deską? Nie rozumiem tych facetów. A my się z Kevem zawsze rozumiemy. Smajlik, ja też tylko żartowałam. Zobacz, zniknęły. Smajlik. Jestem taka głupia. I tak dużo o tym myślałam. Kochajcie siebie, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.